Jaho i Sayuki z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie i gramy dalej Horizon Forbidden West. Wzywamy towarzyszy i idziemy na Zenitów. Jeśli ruszysz dalej, czekacie zamknięcie osobliwości i na czas trwania tej misji stracisz dostęp do otwartego świata. To jest ten moment. Słuchajcie wszyscy. Jestem w punkcie zbornym. Czas uratować Betę i Gaję. Rozumiem, Aloy. Jesteśmy w drodze. Aloy. Gdzie pozostali? Zaraz za nami. Pan Jajagłowy nie mógł znieść podróży w gromadzie. Wszyscy są? To zaczynamy. Ale armia. Haha. Tunel. Pradawna droga ucieczki ze starych ruin na wyspie. Kiedy odkryłam, że prowadzą cały czas pod wodą, to uznałam, że przydadzą się w sytuacji takiej jak ta. Dlatego ukryłam to przed resztą. Coś czuję, że ten gość wojskowy może o tym wiedzieć. Idziemy? Szkoda, że nie ma mniej cuchnącej drogi, żeby dostać się do bazy. Zgoda. Oto wieża startowa. Plac nie pozwala się dobrze ukryć, więc jedyna droga wiedzie tamtędy. Na straży będą drony widma. Co gorsze, posiłki mogą dołączyć z hangarów. Dobrze. Alva, Kotalo, do roboty. Dokąd idą? W ważne miejsce. Erend, idziemy. A wy czekajcie wyżej, na wszelki wypadek. Myślę, że to dobra taktyka. A co ona zrobi? Niedaleko są czujniki. Gdy się tam włamie, zakłócę sieć i pozwolę uniknąć wykrycia. Ale nie na długo. No to zaczynajmy. Jeszcze jedno. Połącz mnie proszę z Betą. Sam dźwięk. Aloy? Czekaj. Idziemy po ciebie. Wiesz, co masz robić. O ile ty także, Aloy. Spokojnie. Do zobaczenia. Uważaj. Idziemy. Teraz Tilda tak. Idę zobaczyć, co robi tam Alva i tamten, bo mnie to martwi. Idź do wieży startowej. Ja zrobię, co się da, by ukryć naszą obecność. Ojej, tu tyle rzeczy do pozbierania. Nie wiem, czy są mi potrzebne ani trochę, ale wiecie. Uważaj, Aloy, to widma. Gdzie? Tu. Towarzystwo, za mną. Tym się zajmuję. Jest was więcej? Czy tylko te dwa? Ciężko powiedzieć. Kwiaty są bardziej czerwone tam, gdzie nas nie ma. A tam jest broń na skale leżąca w ogóle jakaś. Dobra, może zrobimy tak. Tylko na ciebie czekam. Wiem, poczekaj. I... Odsuń się, nim wybuchnie! Wiem, poczekaj. To ich zabolało! Zdecydowanie tak. To już wiedzą, gdzie jesteśmy. Aloy, to dla ciebie! Jeszcze niekoniecznie. Ej, słabo mu to wybuchło. Aż stąd słyszałem. Spodziewałam się więcej. No wybuchaj już. Wcale mnie nie zrzucił ze skały. Nie, wcale mnie nie zrzucił ze skały. Okej, tego się nie spodziewałam akurat. Dobra, jak zwykle. Idź do wieży startowej. Ja zrobię co się da, by ukryć naszą obecność. Uważaj, Aloy, to widma. Towarzystwo, za mną. Tym się zajmuję. Plan był dobry, tylko wykonanie słabe. No nie spodziewałam się, że mnie zrzucą tutaj, nawet nie wiedziałam, że mogą. Mój błąd, mój błąd. Mój błąd. Zdecydowanie mój błąd. Czekaj, wyjdź bliżej. Tak, zaraz wybuchnie. Zaraz mu pomogę wybuchnąć, poczekaj. To pomoże. Acia! Czekam na ciebie. Gdzie jest ten drugi? Aloy, tutaj. Amunicja. A dziękuję. Chcesz posmakować? Czekaj, o. Okej. Kabum! I to jest rozmowa. Ale on powinien... Właśnie. O, potyka się. Chyba ich mamy. Chyba masz rację. Oj, no nie spodziewałam. Ta pomoże nam przedostać się przez ten grzbiet. To idźmy do niej. Nie spodziewałam się, że mnie zrzuci ze skały tam wcześniej, no. Znalazłaś coś? Tak. Poczekaj, no na pewno mają coś fajnego przy sobie. Zawsze mają. Ło, jak zniknęło. Nie zawsze znika. O, odkrywamy mapę nareszcie. Zaraz, jak my się mamy tam dostać do tej jaskini? Że tam? Nie, też coś zbierasz jeszcze, tak? No śmiesznie, na górę mamy wyjść? Bardzo możliwe, że... Bardzo możliwe? Bardzo możliwe? O, co jest w tym plecaku? Metalowe cegły? Aloy, tak. Alva i ja zbliżamy się do regulatora. Raportujcie. Strasznie tu jest. Nie martw się, obronię cię. Nie martw się, obronię cię. Chciałbym tak szybować. No to chcę zobaczyć, znajdę sobie inną drogę. Właśnie. Wow, jaki jump, jak zwykle mnie zachwycają. Ale pod spodem była tylko woda, jakby co. I mam nadzieję, że nic do znalezienia tam nie było. Idziesz? Szedł do wody? Nie, bokiem sobie idzie. Wow. Nie nadaje się do wspinaczki. Wybacz, Erend. Wygląda, że ci dobrze idzie. Mnóstwo martwych maszyn na tej wyspie. Zabiliśmy ich mnóstwo, gdy wylądowaliśmy. Złom po nich może teraz ci się przydać. Aha. Po to je tu zostawili. Kolejne widmo. Walcz albo odpuść. Wybieraj. Aha, jak to odpuść? Co ty? A te części? Zium. Plazma wkrótce wybuchnie. Zium. O nie! No nie trafiło go. A! Jeszcze mi kondycji brakuje. Zaraz wybuchnie, go nie zdążę. O, nie udało się to, co chciałam. I znowu mnie zrzuca ze skały. Coś ty, to nie w naszym stylu jest. dla kondycji. Atakują Aloy! Kryj ją! Strzelam! Dam radę. Ha, teraz nie może tego użyć. O, Silence gdzieś? Przyjmij to jak mężczyzna. Dzięki za pomoc. Albo kobieta. Zo chyba nieźle strzela. Lepiej niż oseram. Ha. Dobre łupy? Troszeczkę. Okej. Okay. Śmieszni są. Nawet broń tu zostawili. No i znowu jakbym mnie zrzucił, to bym pewnie zginęła. Tam się pewnie nie da chodzić, co? A chociażbym zeszła z ciekawości, ale pewnie się nie da. A tam jest droga dalej jakby. Zmęczony? Tak. Tu mi rzucili? Kto mi to rzucił? A w ogóle gdzie są nasi towarzysze? Skąd oni nam pomagają? Co, nie latają gdzieś w powietrzu? Gdzie oni są? Chcę wiedzieć, gdzie są. Halo? Ale to jakieś... dziwne. Tam są. Tam są. Dziwne? Tak! Wykorzenić! Dotarli na miejsce przed nami. Zabierz, jak będzie ci potrzebne. Żyj długo i pozabijaj ten swoich wrogów. To dobra zabawa. Zajmiemy się tym, Aloy. Ruszaj! Mogę go strzelić raz. I tak się na mnie rzuci. O, nie widzę nic. Chyba padła. Okej. Powiem wam, trochę mnie zastanawia momentami, którędy mam iść. Duch burza ptaka pozwoli pokonać szczelinę. Nie znoszę burzo ptaków. Tak myślałam. Ale martwy może być przydatny. No. Pamiętasz stare dobre czasy, gdy jednym zmartwieniem była możliwość zniszczenia południka? Wiesz, zamiast całego świata. O tak. Dobre czasy. Niedawno, nie? Zupełnie niedawno. O, coś się zaświeciło na niebiesko. O, tu jest. A, więcej widm. Zaatakuję razem z tobą. Atakuj. Ło, tu są trzy. Bum! Całujecie już, że nie walczycie z kimś innym? A, dzięki na trochę daj... To nam daje piękny cel. No i na... Co to za dźwięk dziwny? Ha! No chodź! Kondycji mi brakuje, poczekaj. Załatwmy ostatniego! Dwa! Prawie skończyliśmy. Bo się zaraz odklei, atakuj go tam. Na pewno się zaraz odklei. A to podniosę sobie rzucił, jakby nie było. Plazma nie jest złym pomysłem do strzelania w ogóle. Oj! To chyba wszystkie. Przynajmniej tutaj. Chodźmy dalej. Poczekaj, bo sobie chcę z nich pozbierać rzeczy, bo... Co tam masz? Tylko części. Ale to jak nie zbierać z nich części? Nie mamy z nimi za często do czynienia, więc... Fajne jest to, że zostawiają tutaj broń, żeby podejść i ją podnieść i jej używać. Niewykorzystane te, no innym razem. Czego się tutaj pozbyły? Niezły kawał maszyny do wykorzystania. Mówisz, że tędy? Po tej skale. Okej. Okay. Trzeba się wspiąć za ten róg. Postaram się nie narzekać. Ach, okej, okay. Rozumiem. Widzę drogę. Nie zatrzymuj się. Szybciej się nie da. W porządku? Tak jakby. Widzę jednego, ale znając życie, jest ich pewnie więcej. Mogę go zastrzelić. Reszta raczej kontroluje sytuację. A, oni razem walczą. Dobra, to nie będę mu dokuczać, niech się biją. A w ogóle ile widm mają zenici? Więcej niż zdołamy pokonać, to pewne. Strzelają! Wzięło i wybuchło. Gotowe. Chodź. Po kamieniu. Weź, kiedy będziesz potrzebował. Ej, Loy. Jesteśmy z Alwą na pozycji. Do roboty. Wysadzić regulator. Chwilę, muszę odpalić ładunki. Alva i Kotalo wykonali zadanie. Pora na Betę. Aloy, chyba mamy kłopoty. Cokolwiek planujesz dla powstrzymania tych widm, lepiej zrób to teraz. Ja niczego nie zrobię. Tylko Beta. Dajmy jej trochę czasu. Czasu, którego nie mamy. Dawaj, Beto, dawaj, dawaj. Co to jest? Nasza armia! Chyba przyciągnęłaś ich uwagę. Bardzo sprytne. Kazaliście Becie wpuścić Hephaestosa do macierzy drukarkowej bazy. Która jest szybsza i potężniejsza niż jakikolwiek kocioł. I może tworzyć maszyny, kiedy tylko chce. Szczęki, kolco, grzbiety. Nice. Chodź do wieży startowej, zanim rozpęta się tutaj piekło. Ha, 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 ha. Twój manewr, jakkolwiek sprytny, oznacza, że Hephaestus uciekł ze swego więzienia. Na pewno przedostanie się do sieci kotłów. Raz go złapaliśmy, powtórzymy to. A może znajdziemy sposób na odtworzenie jego funkcji? Dzięki bazie danych Apolla. Oryginał bym chciał. Wierzę w oryginał, złapiemy go. Aloy, jeżeli nie przeżyjemy, wiedz, że żałuję jednego. Czego dokładnie? Całego tego wspinania. A gdzie on już jest? Jeszcze się wspina, nie? Tak, jeszcze idzie. Z tej dużej skały moglibyśmy zrobić most na drugą stronę. Jasne. Nie wszystkie widma walczą z naszymi maszynami. Nie, rozmowa bo inaczej byłoby łatwo sprawę. I prosto. Ha, 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 oj. Już zaczęłam się śmiać, a tu przecież mi się ha, ha, ha prawie zaczęło kończyć. I nią. I wysadzić ją w powietrze. Zo i Whistle walczą z kolejnym widmem. Zo i Whistle. Chyba sobie poradzą. Hej, patrz na to! Idiota spotyka młota. Czyli nie będziemy się skradać. Nie, co ty? Tra! Oj. Chciałam trafić w nogę, nie trafiłam. Zakładam, że tu nie ma rzeczy za bardzo do podnoszenia. Chodź, przechodzimy. Poza z rzeczami, które wypadają z widm. Spleciony drut. Ale nie widzę czegoś specjalnego wychodzącego z nich. Dobra, solidna płyta, a też mamy dużo. Tędy. Wielki skok. Wielki lot. Fajnie tu. O! Na a ty gdzieś... Chyba. Aha. A teraz w lewo? Jak nas tutaj za rączkę prowadzą. Czekaj, no chcę zobaczyć chociaż troszkę widoku. Tu pewnie jak wskoczę, to zginiemy. Przez to zamknięcie na początku odcinka, bo... do wieży startowej przez hangar przed tobą. Niedługo tam dołączę. Boję się skakać. Hangar jest w złym stanie, ale widzę wejście. I szybko, kolejna. Na krew dziesiątki! Rozwal to na kawałki! Żyj długo i pozabijaj swoich wrogów. Żyj długo i pozabijaj swoich wrogów. Dobra, no ale może by się przydali ci sprzymierzeńcy. No, no dzięki. Ale się wkopali. Tutaj trzeba rozpuścić. Weź to, załatwij. No ale po to mamy tu regale. Chodźmy. Przyszła regala, nie przyda się do niczego. Słyszę Zo, nie przyda się do niczego. No co za ludzie. Żądam pełnej sakwy. O! A oni z góry przybiegli, mogę tam iść? Tędy! Aha, tu mam iść. Ja myślałam, że tam dołem. O! Spójrzcie na ten cały kosmiczny sprzęt. Do góry. Ale fajny hangar. Death Stranding vibe. Brukarki chiralne tu mają. Nawet takie same materiały wygląda na to. No dalej, chodź! Tędy, demonie! To śmierć, którą mi obiecano. Dalej! Niech regala powróci w pokoju do cyklu. Błagam. Ona nie dbała o pokój. Przynajmniej zginęła na własnych warunkach. Nie była marionetką. W zapomnieniu wszyscy są równi. Aloy, było gorąco, ale Kotalo doprowadził mnie do węzła sieci. Próbuję wejść. Nie odpuszczać. Prawie jesteśmy w wieży. Fajne te widoki. Ojej, skrzyneczki! Tego się nie spodziewałam. Co, tam też nie wolno zaskoczyć, tak? Ło! Ale skrzynków. Jak mrówków. Jeszcze safe? Ło, ludzie, co tu się wyprawia? Upewniają się, że mamy czym walczyć. Teraz wiemy, kto robi to całe zamieszanie. Pupilka Tildy. Silence! Idą zenici! Zdejmiesz ich osłonę, proszę! Już się robi. Stój w miejscu. Może to nie bez działa. Sensu. Nie możesz nas zranić. Zrozum. Jesteście robactwem, które przypełzło do naszej piwnicy. Silence! Jeszcze chwilka. Może cię oszczędzę, jeśli wydasz Tildę. Chyba można też stwierdzić, że zrezygnowała ze swojego miejsca. Na stałe. A, jest. Nie? Nic. Dobrze. Dobra, ludzie. Odpalać! A mamy tylko jeden taki talerz? Czy mamy się was bać? Gerard nie może uciec. Nie mamy dużo czasu, nim przygotuje prom do startu. Jak to zrobi, będzie mógł wziąć Betę i Gaję na orbitę i na Odyseję, poza nasz zasięg. Musimy przejść tędy? Nie widzę innej możliwości. Mamy to wytniemy sobie drogę! Gotowi? Kiedy tam ja bym szła na Hama? Przebiec tylko. Co wy na to? Zignorować maszynę i iść do przodu. No dokładnie tak. Ruszaj na górę, chroń Gaję. Gerard jest mój. A inni? Mogłabym użyć tu plazmowej amunicji. Muszę dostać się na szczyt wieży, a potem uwolnić Betę. Aloy, u nas! Gin maszynowe ścierwo! Wybacz, u nas wszystko gra, o ile Alva się pośpieszy. Już prawie weszłam do sieci! Zróbcie, co możecie! Okej. O, skrzynki jej! Ile człowiekowi do szczęścia potrzeba? Starożytna skrzynka ze skarbami. O, łapka! Tutaj łapka. Dobrze, winda. Obiecujące. Tu łapka. No! Nie w tę stronę. Rachunki, dziewczynko. Nie. Nawet nie potrzebuję tarczy, by cię zabić. Wierz mi, pożałujesz, że jej nie masz. Bam! Wow! Wow! Nie zabrało mu za dużo. Nie podoba mi się, co on tam robi. Co to za jakieś magneto? Aj! Wybuchowe dziwadła. No, bo mnie położy. Gotowe. O nie, 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 nie. Palstar. Aloy, jesteś tam? Już idę ci pomóc. Tylko muszę się tam dostać. Skacz w dół, skacz w dół. Załatwię cię! Napić się trzeba. Gdzie on jest? Dalej to? To nie zamierza w inne miejsce podejść? O, chyba spadł. Co to? Dziwny gość. Wow, nie może mnie dorwać. Oj. Nie ma się gdzie ukryć. Czekaj, jesteś na jeden strzał już. Zo nawet nie zdąży tu podejść. Już prawie padł. Dokładnie tak. Wow, wow, wow. No nie wiem. Czuję, że nie masz ze mną szans za bardzo. Jakby nie było. Stój. Haha. O, tam Zo spadła. Prawie zapomniałem, jak to jest czuć ból. To dopiero zabawa. Co? Coś z niego wypłynęło, woda? Wszystko gra? Z czasem będzie. Ruszaj. Ratuj siostrę. Dołączę do reszty i sprawdzę, czy wszyscy są cali. Nic z niego nie wypadło? No dobra. Czekaj, sobie stworzę trochę, bo pewnie będę musiała używać tego też. Ale nieźle tu Zo zrobiła. Jaki mamy czas? No, gramy dalej na lesie. Odłożymy sobie troszkę amunicji, nie wiadomo co tu zaraz do nas podejdzie. Duży cień się nam pokazał. Co to za cień? No dobra, zakładam, że... Maszyny i widma praktycznie całkowicie się powybijały. Co to było? Aloy, Gerard uruchomił procedurę samozniszczenia macierzy drukarkowej. On przejmuje kontrolę nad systemami. Łącznie z windą? Niestety tak. Ograniczył dostęp do szczytu. Musisz się chyba wspinać. Muszę iść. Prawie go mam. Prawie jesteśmy na górze. No weź się, nie odwracaj. Analog do góry cały czas wypchnięty, a Aloy nie chce wejść. No. Dobra. No nie. To wspinanie się pozostawia trochę do życzenia w tej grze. O mało bym nie skoczyła, znowu by było. Jeszcze coś do zerwania w dół? Nie tak. Ale może za chwilę dopiero. Ło! Erend? Wszyscy cali tam na dole? W większości. Musimy się pozbyć ostatnich widm. A Zenici? Nie żyją, jak sądzę. Zo powiedziała, że dorwała się Rika. Świetnie. Tak. Dzięki. Zostali chyba tylko Tilda i Gerard. Aloy, jesteś tam? No słuchaj, dostałam się do sieci, ale tylko na chwilę. Potem mnie wykopało. Znalazłam trochę planów lotu i tras. Zupełnie jakby Zenici zamierzali opuścić Ziemię. To nie ma sensu. Wiem, ale to nie wszystko. W plikach, które znalazłam, było mnóstwo wzmianek o jakimś Nemesis. Czymkolwiek to jest, Zenici się tego boją. Alva? Alva! Co tu się dzieje? Może Beta będzie wiedziała. Nic jej nie jest. Zaraz się okaże, że Tilda nie goni tamtego gościa, żeby go dorwać, tylko żeby razem z nim polecieć dalej. To by było ciekawe. A coś potrzebowali? Pozbyć się pozostałych? Mogliby się go pozbyć, tego gościa dziwnego, sami. To nie, to co innego. Jaki byłby inny cel? Ewentualnie. Aloy? Może chcą Aloy ze sobą zabrać? Prawie jestem. No. Nawet nam się schody trafiły na koniec. No i tyle ze schodów. Tutaj, dobra. Oj! Tutaj, dobra. No, bo już myślałam, że spadnę. Czyli Tilda jest w tym momencie mocno podejrzana. No dobrze. Już idę, Beta. O, tu można było się wspiąć. Jest i nasz cel, piętro wyżej. A, nie schodź! Okej. Ale ten budynek jest śmieszny. No wygląda jak drukarka chiralna z Death Stranding. Dokładnie ta sama masa, tylko że nas nie zabija, nie starzeje nas w przeciągu kilku sekund. To tu. Koniec drogi. Ciu! Wow. O! Jakie ładne drzwi. Dostanę z buta. Jak się otworzą? Wszystko dobrze? Słuchaj, wiem, że wiele przeszłaś, ale pomóż mi wejść do sieci Zenitów. Muszę przejrzeć dane, dowiedzieć się czegoś na temat Nemesis. Dobra. To tam. Systemy padły w całej bazie, ale powinnam móc to znaleźć. Tak, Nemesis. Tutaj. Coś w przestrzeni kosmicznej. Podąża za zenitami na Ziemię. Patrz. Wektory ucieczki. Alva próbowała mnie ostrzec. Zenici nie chcieli tu zostać. To chyba jest jakaś maszyna. Albo cały rój. Odczyt energii jest nadzwyczajny. Aloy, nie sądzę, żeby to katastrofa zniszczyła kolonię na Siriuszu. To było to. Ziemia nie jest celem, tylko stacją przesiadkową. Wciąż uciekają. To chyba go jednak nie lubi. Widzę, że nie próżnowałaś. A ty kłamałaś. Nemesis, co to jest? To my. Umysły odległego zenitu. Albo raczej nędzne kopie. Części z nas, mieszkańców kolonii, nie zadowalała fizyczna nieśmiertelność. Chcieli oderwania od swoich ciał. Wgrywania umysłu w różne formy. Organiczne, mechaniczne. Nemesis była nieudanym eksperymentem. Porzuconym, ale nie wymazanym. Ogromna baza naszych wspomnień, emocji i uprzedzeń leżała i gniła. I to zniszczyło kolonię? Nie wiedzieliśmy, że zyskała świadomość, póki się nie wyrwała. Wykorzystała nasze wspomnienia, zabezpieczenia, specyfikacje sprzętu, kody sterowania. Nim się obejrzeliśmy, zhakowała wszystko. Następnie zabrała się za drukarnię, co pozwoliło jej przybrać formę dowolnej maszyny, aby nas zniszczyć. Ale czemu? Wyobraź sobie bycie więzionym przez całe dekady, mając za towarzyszy jedynie cienie megalomanów. Nienawidzi nas za porzucenie jej w tym więzieniu. A skoro jest wolna, zrobi wszystko, by nas zniszczyć. Nawet pozbawiając nas bezpiecznej przystani na Ziemi. Sygnał wymarcia, który obudził Hadesa. Nie wysłaliście go. To była Nemesis. W końcu to zrozumiałaś. Kiedy jej się nie udało, wyruszyła z Syriusza, by dokończyć robotę. Dlatego musimy uciekać na losową planetę przy losowej gwieździe, tam gdzie nigdy nas nie znajdzie. Z Gają, żebyście mogli stworzyć nowy świat. Taki jest plan. Nieustannie. Ziemia przepadła, Aloy. Nemesis wybije całe życie, by odebrać nam szansę na dom. Ale marzenie Lis nie umrze. Dlatego polecisz ze mną. Z Gają stworzymy nowy świat. Wspólnie. Tam, gdzie to monstrum nas nigdy nie znajdzie. Co? Nie. Kochałam Elisabeth. Bardziej niż kogokolwiek. A mimo to pozwoliłam jej umrzeć z resztą ludzkości. To błąd, którego żałowałam przez 1000 lat. A teraz znów przede mną stoi. Nie jakaś podrzędna kopia, ale najlepsza możliwa wersja. Dlatego nie proszę. Masz ze mną lecieć. Rozumiem twój gniew, ale za jakiś czas mi wybaczysz. Nie zmusisz mnie, Tildo. Twoja tarcza nie działa. Mam coś lepszego. Widmo Prime, do mnie. Kryj się! Do drzwi! Poddaj się, Aloy. Nie możesz wygrać. Urosły jej macki! Już to gdzieś słyszałam. Jakiś hentaj się zaczyna, chłopaki. I kamienie! Muszę się przebić przez błyskawicy! A? Mogę walczyć dalej. What the heck? No weź spoko, poczekaj! Próbuję strzelić! Ło! Aktywacja! Okej, widzę broń zdatną do użytku. Dawaj. Ło, w jakim miejscu ta broń? Kobieta, ten, strzela. Ej, czekaj! Nie spadło jej, z niego spadło w sumie. Oj, ona tu podnosiła. Jak to schowek na surowce? Broń miała spaść. Broń zdatna do użytku. Tam. Co ona taka dziwna? Może to jest... Pancerz zdjęty! Jeden. O, tu jest działko. Mogę uderzać w złote płyty. Zadaj sobie pytanie. Dlaczego się powstrzymujesz? Przed czym się powstrzymuje? Moja broń pewnie jest lepsza. Niedobrze. Muszę walczyć. A! Poczekaj, bo ja nie tą bronią do niej strzelałam. Dajmy z niej to fioletowe. Załatw ją! A! To znaczy, ty sobie siedzisz w środku, a to znaczy... Zaraz stop. Ty chcesz nas ze sobą zabrać i jednocześnie chcesz nas zabić? Tak to działa? Co tam to jest? Co to? Ej, co ty naprawiasz się? Weź mnie nie denerwuj nawet. O. Zium. Niech ma za swoje! Zium. Oj, oj, oj. Muszę walić w złote płyty. No będziemy walić co się da, poczekaj, nie martw się. Jakie cholerstwo. O nie. Wiedziałam, że tak naprawdę nie chcesz mnie skrzywdzić. Czekaj, bo ja tutaj się sama ze sobą teraz muszę skupić nad sobą. Dobrą mam broń wybraną, czemu się... Aha, dobra, nie ten atak. Nie trafiłam. O, jakie to fajne te... Pi. Myślałeś, że to będzie łatwe? Weź, przestań, cicho. Chyba nie będzie tak najgorzej. Złote płyty mówisz, tak? Tu jest taka złota jeszcze. O, czas na naładowanie tego. Na naładowanie tego. I na naładowanie tego. Masz w złotą płytę. I tutaj też. Masz jeszcze gdzieś jakąś złotą płytę? Bo nie widzę. Ło! Tylko ja zapewnię ci przeżycie, Aloy. No nie wiem. Mam wrażenie, że giniesz teraz. Bam! Co to Tilda wyskoczyło? Daj mi części. Czemu nie pozwoliłaś mi wybrać? O, tu było jeszcze działko. Albo to, co mi nim dostałam. Jesteś tu w środku? Chciała cię porwać? I powiedziała ci o Nemesis. A więc cały czas wiedziałeś? Tak, od Hadesa. Razem z informacją, jak obejść osłony Zenitów. Wszystko, co zrobiłem, tworząc armię, było oparte o tę wiedzę. By dotrzeć tutaj, do tej chwili. Nie mogłeś po prostu powiedzieć? Ależ, droga Aloy, ty ostatnia działałabyś rozsądnie w obliczu braku szans. Dowiadując się o Nemesis, ujrzałem pionki na planszy i drogę zwycięstwa. W tej samej chwili poznałem, że to jest gra, w którą byś nie zagrała. że próbowałabyś uratować ten aktów. Miałem rację, do czasu. Pokrzyżowałaś mi plany i zrealizowałaś własne. Rezultat jest taki sam. Jesteśmy tu. A teraz pora na to, bym opuścił tę przeklętą planetę, by przejąć Odyseję oraz dane Apolla i zacząć nowy rozdział pogoni za wiedzą nieograniczonych możliwości. Jak chcesz, możesz iść ze mną. Zasłużyłaś na miejsce. Nie jestem jak Tilda. Zapraszam cię grzecznie. Czyli po prostu odejdziesz? I zostawisz to wszystko? Zostań. Pomóż mi z tym walczyć. Tilda chyba nie przedstawiła zagrożenia dokładnie. Nemesis nie da się pokonać. Zniszczyła nowoczesną kolonię Zenitów w kilka godzin. Jaką nadzieję ma prymitywna Ziemia? Skoro sprowadziłaś Gaję, nie porzucisz życia, lecz zasiejesz ziarno nowego świata. Tak samo jak Elisabeth. Dokonała tego wyboru. Poświęciła wszystko dla tego, co miała nadzieję, że powstanie. Gdyby była tu na twoim miejscu, wsiadłaby do tego promu Aloy. Tu jest. Jest cała? Wciąż na nogach. Dzięki dziesiątce. Żegnaj, Silence. Wygląda na całą. Chyba wygrała. Jest beta. Jak zwykle. No. Aloy. Udało ci się. A ten gdzie leci? Tak daleko, jak tylko się da. Aha. Aha. Na pewno? Zostajesz. Chwilowo. Będziecie potrzebować każdej możliwej pomocy. Ktoś jeszcze chce się napić? Nie, jeśli to twoje piwo. Wystarczy mi drzemka. Doskonały pomysł. Oby to naprawdę był koniec. Została ostatnia bitwa, Elisabeth. Zupełnie inna od twoich. Nie chodzi już o nadzieję na stworzenie nowego świata. Tylko o zachowanie naszego. Moi przyjaciele mają zadanie. Informować i prosić o pomoc. Zapalili się do tego. Pewnie dlatego, że zawsze wiedzieli to, co ja zaczynam pojmować. Że ludzie tego świata mają siłę stoczyć każdą bitwę. Inteligencję, by rozwiązać problem. odwagę, by sprostać każdej przeszkodzie. I odporność, by powstać po każdej klęsce. Natomiast ja przyznam, że się boję. To, co nas czeka, będzie naszym najtrudniejszym wyzwaniem dotąd. Ale mogę stłumić ten strach. Ponieważ po raz pierwszy w życiu nie jestem sama. Nie będę podsumowywać gry, dobra jest. Fajna. Dziwne zakończenie, takie otwarte. W sensie wprowadzenie do kolejnej części, jak zakładam, ale takie trochę... No nic, zakładam, że w kolejnej części, za jakieś ile? 4 lata pewnie. Najwcześniej. Będę starsza. No, będziemy walczyć z jakimś kosmicznym robotem. Fajnie. Ciekawe, ile czasu mamy do tego. Plus Silence został teraz luz, spoko, przyda się. W każdej chwili może przecież wylecieć tym promem. Chyba że go pod ludzy też zje. O, złomianki. Chciałabym wrócić do grobu Varla i do grobu Rosta. Pewnie nam nie pozwolą. Pokazali nam regale na koniec za to. No nic. Niech lecą, zostawię was z tym widokiem, co będę przerywać. Macie już całe napisy, zupełnie inne niż do tej pory zwykłe. Czyli skończyliśmy serię w 103 odcinkach. Na to wychodzi. Fajnie, fajnie. Byłoby więcej, gdybyśmy nie robili napadu na live'a. Dobra, zostawiam was, proszę, może pokażę cały świat tutaj, więc nie będę wam blędzić i przeszkadzać. Posłuchajmy dobrej muzyki, także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i chyba wracamy zaraz jeszcze do DLC, jakieś miało być kiedyś, tak? To może tutaj. Podobno jest dodatkowy kawałek mapy w planach. Także życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho! Ej, a może ktoś chciałby zasubskrybować? Albo zostawić łapkę? Tak tylko mówię. My soul. Co zamierzasz? Zaczęłam szukać sposobów, by czasowo ustabilizować biosferę. Może i nie mamy Hefajstosa, ale na pewno coś wymyślimy. Erend bardzo dzielnie to ze sobą targał. Nareszcie wiem, jak Silence'owi udało się stworzyć coś tak potężnego. Dzięki danym z Nemesis. Ciekawe, że zostajesz w bazie. Myślałam, że czmychniesz do jakiegoś warsztatu. Parametry tego obiektu są na razie wystarczające. Cóż, czuję się jak u siebie. W sumie. Tilda. Myślała, że zamknie mnie na swoim statku. Jak obraz ze swojej kolekcji. 1000 lat żalu. Niczego nie zrozumiała. Wszystko gra, Gaja? Tak, dobrze być w domu. Choć ponowna inicjalizacja macierzy heurystycznej potrwa. Muszę się upewnić, że nie została we mnie ani jedna linia kodu zenitów. Słusznie. Nie musisz się śpieszyć. Udało nam się, Varl. Zenici powstrzymani. Ziemia ocalona. No, przynajmniej na jakiś czas. Nadciąga kolejne zagrożenie. Nie wiem, jak sobie z nim poradzimy. Ale zrobimy to razem. Wszyscy. Odpoczywaj, przyjacielu. Jeszcze cię odwiedzę.